Kiedyś miałam zdjęcie z wałkiem, teraz zrobię sobie takie, nikt mi nie podskoczy. No i o czym mówiliśmy, tak? Tutaj i tutaj w tym momencie to urządzenie działa. Słychać jak głośno. Tu sobie zwiększamy moc. Czyli jest to wygodne, trzymając. No i tutaj mamy ten nasz garnek, w którym mieszamy. Pamiętamy o tym, że trzymając 2 sekundy tutaj, utrzymujemy już na stałe i nie musimy tego urządzenia trzymać. Proszę bardzo, nie trzymam. Ono sobie w tym momencie swobodnie wisi na specjalnym takim uchwycie w garnku. I ja idę i robię bezy dla Maxa. Super. Jestem za. Czek. Jest. I teraz jeszcze mamy taki piękny, pasujący do żółtego kabla. Żółty karton. Karton, no tak. I możemy go, mówiąc po polsku, przelecieć. Okej, więc w sumie troszeczkę już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że właśnie jest ten włącznik tempomatu, jest dotykowy włącznik z kolei główny, który można tak na dwie strony przełączyć. Tak, sposób trzymania. To jest ten. Tak, sposób trzymania, tak jak widać. Tutaj ta opcja, o której mówiliśmy, czyli długi kabel, ale jest go gdzie zawinąć i mamy fajny uchwyt, który wieszamy na ścianę. Dodatkowo możemy dokupić też bardzo fajną opcję, jak mamy duży lokal. Tutaj jest trzepaczka do obijania wszelkiego rodzaju rzeczy. Bardzo, całe z stali nierdzewnej urządzenie tak, na końcu. Tak, jak mówiliśmy, że w jednym elemencie, więc tam organika nie wejdzie, nie wchodzi w główny. Czyli łatwo się myje, co jest również niezwykle ważne. Zapominamy o tym, że jeżeli urządzenia tego typu są niedokładnie umyte, tam powstaje bardzo dużo bakterii. A to jest najgorsze, co może się zdarzyć w kuchni. Bo w tym momencie coś ugotujemy, zblendujemy i na drugi dzień jest kisłe i kucharze się dziwią, jak to, jakim cudem co się stało. No właśnie takim cudem, że to urządzenie było brudne. A ponieważ jest łatwość w myciu tego urządzenia, unikniemy wyrzucenia 50 litrów gotowego kremu. Ważna rzecz. Iwonka, jeszcze tak wrócę tylko tutaj do tego elementu informacji właśnie o tych długościach, o których też mówiliśmy sobie, o tej najwyższej i tutaj chociażby o tej 355 i najwyższych. Powiedz mi, z jakiej długości ramienia najczęściej bywa, że kucharze korzystają? To jest tak, że no, ja nie mówię tutaj o jednostce wojskowej, gdzie się gotuje, prawda, w wielkich jakichś kadziach. Ale to jest ważne, co powiedziałeś, dlatego że moja restauracja jest restauracją małą, dlatego dla mnie to tego typu urządzenie jest już na duże imprezy. Ale to urządzenie dla takiej restauracji na 100 osób spokojnie wystarcza. Natomiast jeżeli mamy duży catering lub duże hotele, to jak najbardziej dostępność urządzeń 406 mm, 457 lub 533 jest bardzo potrzebna. I pamiętajmy o tym, że to jest ta sama jednostka i są różnej długości końcówki. Tak. Pytanie do Ciebie, Max, czy można kupić jednostkę, a dokupić dodatkowo różnej wielkości? Tak, w zestawie kupujemy od razu cały set określony, z określoną długością ramienia, a później możemy jako tak zwane opcje, między innymi tą trzepaczkę, o której mówiłeś, i pozostałe i ramiona można dowolne sobie kupić. To jest super, bo nie, po pierwsze nie zajmuje nam miejsca, tak, i mamy, jeżeli mamy różne wielkości garnki, to możemy sobie właśnie kupić ze 2 czy 3 tego typu końcówki, plus właśnie ubijaczkę, którą tam mieliśmy i jeden motor załatwia nam kilka rzeczy. Ja serdecznie, Iwonko, Ci dziękuję. Do zobaczenia.